właśnie ważny jest ten wybór, prawda? I uświadomienie tego, że im dłużej pracujemy i odkładamy na przyszłe świadczenia, tym później potem mamy. Zresztą to dostrzegają też inni. No, raczej w innych krajach Unii Europejskiej jest ta tendencja do podwyższania wieku emerytalnego. Oczywiście, że jest ta tendencja. Mamy pełną świadomość, że jak przysłuchiwaliśmy się tej dyskusji wtedy, kiedy dokonywano podwyższenie wieku, no trudno się... 65 czy 67 lat, więc ja rozumiem ludzi. Bardzo bym chciał, żeby każdy z nas przez całe życie był tak sprawny i tak zdrowy i tak silny jak w wieku lat 20, ale no, nie zawsze tak delikatnie pewnie się to udaje. Ale tak jak pani powiedziała, tak... I to jest matematyka. To jest po prostu matematyka, więc jeśli wydłużamy okres, to znaczy, że dłużej będziemy zbierali emerytury. I te pieniądze, które trzeba te emerytury zbierać, no to skąd te